Świeżo po panelu dyskusyjnym tutaj na Social Media Weeku zaskoczyło mnie troszeczkę, że wszyscy z prelegentów, którzy wypowiadali się, podzielają moje zdanie, że Facebook dąży do tego, żeby reklamy, że tak powiem, rozbiły się same. To znaczy, żeby nie był potrzebny pośrednik w postaci agencji, co w ogóle zmusza nas do myślenia nad tym, jaka będzie rola agencji marketingowych, freelancerów, którzy się tym zajmują w 2020-2021 roku. Na pewno to, gdzie ludzie mogą znaleźć miejsce dla siebie w tym układzie, jest to ta warstwa kreatywna, której automatyzacja, sztuczna inteligencja nam nie zabierze, a już na pewno nie tak szybko. Więc tutaj upatrywam pewnej zmiany w kierunku strategicznym rozwoju agencji, firm, że muszą iść w stronę tej działki bardziej kreatywnej, a coraz mniej takiej narzędziowej, digitalowej. Jeśli chodzi o przyszłość Facebooka, mamy dużo doniesień na temat tego, że z czymś sobie nie radzi, że ma problemy z wyciekami dotyczącymi prywatności, ale rzeczywistość jest taka, że Facebook jest największą platformą społecznościową, która gromadzi ponad 2 miliardy użytkowników, o których wie de facto wszystko. I to jest gigantyczny zasób, z którego Mark Zuckerberg bardzo chętnie korzysta, emitując kolejne portale społecznościowe, które nie są pod szyldem Facebooka, takie jak Instagram, Messenger, WhatsApp, i tam przelewa sobie tą uwagę i czas użytkowników, zarabiając na reklamach. Więc Facebook jest najdalszy od bycia zagrożonym, od bycia w jakimś okresie schyłkowym, wręcz przeciwnie, dawno nie miał przed sobą tak dużych biznesowych szans jak teraz.